Teraz przed wami stawiam Krzysztofa i całą jego przestrzeń. Wszystko, co jego dotyczy. Razem z nim koło was stoi. Stawiam teraz taką klapkę specjalną, diamentową. Otwieram ją. Wkładam Krzysztofa do tej klatki. I wszystko to, co jest jego i nie jego, z całej jego przestrzeni, całą karmę. Wszystkie kary, winy, klątwy, byty, jakieś złorzeczenia, śluby, pieczęci, sakramenty religijne, systemowe, czyli z chrztu, bierzmowania, jakieś inne, komunia i tak dalej. Wszystkie z tego życia, ale też i z innych żyć, obojętnie z jakich by to nie było. Wszystkie jego kary, winy, wszystkie powiązania, wszystkie jakieś rytuały, w których kiedykolwiek brał. Wszystkie istoty z tego życia i z innych żyć, całej przestrzeni spoza, absolutnie wszystko, co jego dotyczy, teraz wchodzi do tej klatki. Ja wzmacniam moc tej klatki biliardkrotnie i ona wszystko do siebie wciąga. I jak już ciągnie dokładnie wszystko, to wtedy powiecie. Już. Tak. Dobrze. Teraz zamykam klatkę. Zakładam na to klatkę 100 biliardów warstw folii. Pod spodem zamykam, blombuję, pieczętuję i nikt i nic już nie może wyjść. Absolutnie. Tylko czyste istnienie Krzysztofa. Absolutnie bez żadnych programów, bez niczego. Podajcie mu rękę, żeby on wyszedł. Ale tylko on, tak jak powiedziałem. Wyszedł. Dobrze. W takim razie teraz ja doprowadzam do niego najczystszą jego energię. Wzmacniam ją do 1000 potęgi. I ona teraz wchodzi przez jego czakrę korony do wnętrza, wypełnia go na wszystkich poziomach ciał, zmysłów, umysłów, resetuje i on jest czystym, pięknym światłem i rośnie. Teraz staje się 10 razy, 20, 100 milion razy większy i potężniejszy. I teraz przyjmuje formę doskonałą na wszystkich poziomach ciał, zmysłów. Tak, jak sobie wymarzy. Wszystko się dzieje tak, jak on chce. I wszystkie przyczyny są teraz kasowane bezpowrotnie. I wszystkie rozpuszczane są. Jak już zobaczycie, że jest czystą, idealną energią, to mi powiecie. Jest. Dobrze. W takim razie teraz zapytaj się Kasiu, jego duszy, co mamy zrobić z tym wszystkim? Odesłać słoneczko. Spalić. Dobrze. W takim razie na mocy wolnej woli jego ja biorę tą klatkę z całą tą zawartością do centralnego słoneczka, wstawiam do środka. Centralne słoneczko zjada. Spala i ona nie istnieje. I nigdy nie istniała i nigdy istnieć nie będzie. A on jest wolny na wszystkich poziomach od wszystkiego. Dobrze. Teraz przenoszę jego na najwyższą górę świata.
Pies na najwyższej górze świata stoi. I tu są specjalne silne wiatry dla niego, które zabierają z niego dokładnie wszystko. Wszystkie ciała, zmysły, umysły, klątwy, byty, trudy, złorzeczenia. Cały łuk karmy, wszystkie łuk karmiczne powiązania, jakieś długi, zobowiązania, jakieś piętnice i tak dalej. Wszystko, dokładnie wszystko, łącznie ze szkieletem, wszystkie ciała, zmysły, wszystko zabiera, zamienia w pył i za nim jest chmura. On jest całkowicie niewidzialny, niewidoczny, ponieważ jest oczyszczony całkowicie do zera. Kasiu, jaka jest ta chmura? Szara, taka duża. Dobrze. W takim razie teraz ja sprowadzam specjalny piorun o specjalnej mocy, który uderza od razu wszystko. Spala i to znika i nie istnieje. Nigdy nie będzie istniało i nigdy nie istniało. A Krzysztof jest wolny na wszystkich poziomach. Piotruś, jak on teraz wygląda? Znacznie lepiej. Zobacz, gdzie ma jeszcze jakieś zapisy? Czy coś na nim jeszcze coś zostało? A jeżeli tak, to gdzie? Coś jest. W którym miejscu? Coś dziwnego. To jest jakby uciekało. Dobrze, ja ci daję teraz taki spray i ty psikasz i zamrażasz go i on nie może uciec. Już jest bez ruchu. Co to jest? To jest jakby wąż? Nie wiem, takie coś, co się wije. Dobrze, zapytaj się tego czegoś, kim jesteś. On jest zamrożony, ale może ci odpowiedzieć. Kim jesteś? Umysłem? Jakim? Czyim umysłem? Czyim? Zbiorowym? Zbiorowym umysłem. Jakiś podłączonym do czegoś. Zapytaj się, skąd się wziął? Przestrzeń. Przestrzeń. No dobrze, dlaczego się wziąłeś z przestrzeni? Bo co? Bo tak mi kazano. Kto? Jego pan. Dobrze. W takim razie teraz stawiam tutaj jego pana. I jest przed tobą, Piotruś. Jego pan. Kto to jest? Jak wygląda? No pełno węży. No. Pełno węży. Zapytaj się go, kim jesteś? Kim jesteś? Panem węży. Panem węży, dobrze. Powiedz ty, panie węży, dlaczego ty tutaj jednego z węży dałeś do Krzysia? Dlaczego? Po co? Bo miał mu służyć. No ale on ci nie chce służyć. Ale kiedyś mu służył. No dobrze, to kiedyś ci służył, ale teraz już nie chcę, więc uszanuj to. Się zastanawiam. Zgadza się. Dobrze. To teraz powiedz, jak on ci wcześniej służył, to jak ci służył? Jako kto, co i kiedy to był? Kapłan. Był kapłanem twoim? Tak. Aha, dobrze. I co, on składał ci jakieś śluby, przyrzeczenia, posłuszeństwa czy coś, czy nie? No to coś było, ale to coś nawet głębszego. Właśnie jakoś powiązany. Co to jest to głębsze? Właśnie o co chodzi? Co to było? Jakaś przysięga, klątwa? Dobrze. To słuchaj, panie węży, skoro zgodziłeś się, to teraz zdejmij to z Krzysztofa, tą przysięgę i tą klątwę. Zabierz po prostu z niego. Całkowicie oczyść go, uwolnij go od tej. I złam tą przysięgę, to co tam było, jakaś klątwa, która była rzucona. I już Krzysztof od tego, żeby był całkowicie wolny na wszystkich poziomach swojego istnienia i poza. I on jako on i jako dusza. Jego. Jako dusza i jako istnienie. No trochę tego było. Zabrał wszystko? No to, że tak. Bardzo dobrze. No to słuchaj, skoro panie węży zrobiłeś to, o co żeśmy cię tu poprosili,
to powiedz, czy jeszcze coś Krzysztof ma na sobie, czego my nie wiemy, żebyś mógł po prostu odejść, skoro jesteś w porządku. Ale... Coś ma, ale nie od niego. A od kogo ma? Od kogoś, komu innemu służył. Dobrze, w takim razie ja wzywam tego kogoś innego i on też tu stoi teraz. Czy to wam Piotruś i kto to jest? Świetlista postać. Dobrze. Zapytaj się tej świetlistej postaci, kim jesteś? Kim jesteś? Aniołem stróżem? Dobrze. Coś tu chyba kombinuje. Dobrze, dobrze. Niech będzie, że to jest anioł stróż. Dobrze. To powiedz, aniele stróżu, co Krzysztof tobie jest tu winny? Co tobie obiecał? A będzie nawracał? Że kogo będzie nawracał? Niewiernych? No dobrze. To słuchaj. Zabierz to od niego, uwolnij go od tego. Zdejmij z niego te przyrzeczenia, te słowa, śluby, czy tam księgi, obojętnie co to było. Pozdejmuj to wszystko, złam te pieczęci, umowy i zabierz to wszystko od niego. Uwolnij go, bo on już nie chce temu służyć. Po prostu kiedyś ci służył, to ci służył, ale teraz już nie chce i chce być wolny. Rozumiesz to? No to pozabieraj wszystko. Już jakby zabrał. Mało tego. Dobrze. To powiedz, aniele stróżu, czy jeszcze Krzysztof coś ma? Jesteś w porządku, tak samo jak ten pan wężów, więc teraz powiedz, czy jeszcze tam coś na Krzysztofie jest, co mu szkodzi, co mu ciąży. Coś jakby było, ale on sam nie wie, co to jest. Dobrze. A pan, panie wężów, powiedz, ty wiesz, co to jest tam jeszcze na Krzysztofie? Coś, co sam stworzył. Sam stworzył. Dobrze. W takim razie teraz pytam cię Krzysztofa. Krzysztofie, co tu sobie sam stworzyłeś? Zrób pełną wykładnię nam tego. Co to jest? Potrzebował jakby oprzeć się na czymś. I co stworzył? Jakby taką pseudosiłę, pseudochronę. I to w sumie jemu szkodzi? Zapytaj się Krzysztofa, czy chcesz się od tego uwolnić? Teraz tak. Dobrze. Na mocy wolnej woli ja teraz biorę to wszystko, coś sobie Krzysztofie stworzył, z ciebie wyjmuję ze wszystkimi powiązaniami, połączeniami twoich wszystkich ciał, zmysłów, całej twojej przestrzeni, całego istnienia i spoza. Zabieram do słoneczka centralnego. Centralne słoneczko przejmuje to swoimi rączkami, zjada, spala, to nie istnieje, nigdy nie istniało, nigdy nie będzie, a ty jesteś całkowicie wolny i czysty od tego. W takim razie aniołowi, stróżowi i panu wężów bardzo dziękuję za to, żeście uwolnili Krzysztofa i wszystko pozabieraliście. Jesteście wolni, możecie odejść. Cześć, pa, pa. Poszli? Jak Krzysztof wygląda teraz? Przeskanuj. Ja teraz daję ci takie specjalne okulary. Dostrajam je. To są okulary prawdy i widzisz dokładnie na wszystkich poziomach, a nawet i poza poziomami. I zobacz, czy Krzysztof jest całkowicie czysty. Takie niteczki jakieś są. Dobrze, to teraz zobacz, gdzie te niteczki prowadzą. To jakieś wcielenia. Dobrze, to teraz przenoszę ciebie i Kasię do tego wcielenia, gdzie one prowadzą i powiedz Piotrusiu, gdzie jesteście i co widzisz. Jaskinia. Jaskinia. I co się tam dzieje? Jest ciemno, wilgotno i lęk czuję. Dobrze. Kim tam Krzysztof jest wtedy? Mężczyzną, kobietą, dzieckiem? Dzieckiem. Dzieckiem. Dobrze. Zapytaj się tego dziecka, czego się boi. Że przyjdą. Że kto przyjdzie? Słyszą, że ktoś ma przyjść. Nie wie sam, kto to. Zapytaj się go, czy chciałby, żeby
skasować to, żeby tego nie słyszał, że ktoś przyjdzie i żeby skasować, żeby nikt nie przyszedł. Dobrze. W takim razie ja teraz wycofuję do tego czasu, gdzie on jeszcze tego nie słyszał. I teraz, jak on teraz wygląda? No, zwyczajne dziecko. Wszystko jest w porządku, tak? Dobrze. A teraz, od kogo on to słyszał? Od rodziców, czy od kogo? No, coś dyskutowali o czymś. Aha, dobrze. W takim razie teraz on wychodzi sobie przed tą jaskinię, świeci słoneczko i tam sobie chodzi, malinki zbiera, a dorośli tam rozmawiają, dyskutują, opowiadają o różnych rzeczach, ale to ma inny kontekst tego przyjścia, że ktoś ma przyjść, że goście mają przyjść i Krzysiu tego nie słyszy, więc nie tworzy jakiejś sztucznej historii. Ja teraz wymazuję z jego wszystkich ciał, zmysłów, wszystkich inkarnacji, żyć aż do chwili obecnej i w obecnej chwili zdejmuję wszystko z jego wszystkich ciał, zmysłów, umysłów, całej jego przestrzeni, tego istnienia. Do słoneczka te zapisy, słoneczko to spala, to nie będzie on do tego wolny. A teraz w to miejsce wprowadzam taką ciszę, spokój, szczęśliwe dzieciństwo, dorastanie i wszystko, co jest najlepsze. I wypełniam całe jego wnętrze ciszą, spokojem, bezpieczeństwem i radością. Zapytaj się go, jak się teraz czuję? No super. Dobrze. To teraz znowu wracamy do tej samej sytuacji teraz. Gdzie dalej go skanujesz? Zobacz, czy te nitki jeszcze są, czy już nie ma? Nie widzę nitek, tylko jakby fantomy. Fantomy, dobrze. W takim razie ja teraz doprowadzę najczystszą energię Krzysia z jego istnienia. Białe światło, wzmacniam go jeszcze 100 miliardów krotnie i teraz to światło wchodzi i wszystkie fantomy kasuje, rozpuszcza i one już nie istnieją, nigdy istnieć nie będą, a już jest całkowicie wolne i wszystko znika. Teraz znowu wzmacniam okulary jeszcze biliard krotnie bardziej i teraz jeszcze głębiej przeskanuj jego, czy jest wszystko idealnie, czy coś jeszcze jest. Skrzywienie. Co to znaczy? Nie rozumiem tego. Kasiu, o co tu chodzi? Ach, szukam. Też ci daję takie okulary. Kręgosłup jest tak jakby falą. Dobrze. Teraz ty, Piotrusiu, będziesz obserwował. Ja przenoszę ciebie, Kasiu, i ciebie, Piotrusiu, do tego czasu, kiedy jakby zaistniało to coś z tym kręgosłupem, Krzysia. I jesteś tam teraz, obojętnie, które to życie. To było, Kasiu, w tym życiu, czy w innym? Nie, dawno. Dobrze. I co się dzieje? Kim Krzysiu jest? To jest... On coś budował, był niewolnikiem i widzę, że ciągnie jakiś bardzo ciężki jakby wóz. I tam miał problemy z plecami. Dobrze. W takim razie teraz mam pytanie do Krzysia. Czy chciałbyś, żeby ci skasować ten program? Tamto zdarzenie z tą ciężką pracą? Dobrze. Tak. Ja teraz wycofuję to w czasie, gdy jesteś jeszcze wolny i nie jesteś niewolnikiem. Jesteś wolnym człowiekiem. Zdrowym, radosnym. Ile ma on teraz lat? I gdzie jest i co robi, Kasiu? Tak. Przed 30, 25 do 30. Dobrze. No i teraz wydarza się taka sytuacja, że na dworze potrzebują mężczyznę młodego, na przykład od ogrodnika, gdzie jest fajna, lekka, łatwa i przyjemna praca. I proponują Krzysiowi taką pracę, Krzysiu tam idzie i bardzo dobrze mu się tam żyje, lekko pracuje, przyjemnie. I żyje długo, długo i szczęśliwie na dworze. Ma tam rodzinę. Zakłada i żyje długo i szczęśliwie i umiera jako istota spełniona, radosna i szczęśliwa. Czy Krzysiu przyjmuje taki zapis? Tak. Dobrze. W takim razie ja ten stary zapis kasuję. W
tej ciężkiej pracy niewolniczej, ze wszystkich ciał, zmysłów, wszystkich inkarnacji aż do chwili obecnej. Wszystką ciężką pracę, wszystkie te zapisy, wszystkie ciał, zmysłów zdymuje. Do słoneczka, słoneczko, spalaj, to nie istnieje, nigdy nie istniało, aż się do tego boli na różnych poziomach, a w to miejsce zapisuje teraz taki zapis właśnie. Pracował jako ogrodnik, taka lekka, łatwa i przyjemna praca, radosna, szczęśliwa, rodzina i wszystko, co najlepsze. I teraz wypełnia wszystkie ciała i zmysły i już się czuje idealnie. Dobrze. I teraz, Kasiu, znowu jeszcze raz przejrzyj. Ja teraz jeszcze wzmacniam okulary, ich moc, jeszcze biliardkrotnie. Jeszcze głębiej wchodzisz na wszystkie poziomy i sprawdź, czy jest idealnie, już wszystko dobrze, czy jeszcze coś. A ty, Piotrusiu, teraz przenoszę cię na najwyższy, najczystszy poziom Krzysia i sprawdź od najwyższego do najniższego absolutnie wszędzie, czy nie ma przerw, czy jest przepływ energii, świadomości, czy wszystko jest pięknie synchronizowane. I ty, Kasiu, z tej poziomu, a ty, Piotrusiu, z tego sprawdzajcie. W głowie zakłócenie jakieś energetyczne. Dobrze, posprawdzaj, o co tam chodzi, co jest wynikiem, przenieś się w odpowiedni czas, w którym to zaistniało, po to, żeby to wszystko posprawdzać, ponaprawiać. Wygląda na to, że we wszystkich wcieleniach ziemskich. Tak? Problem. Jakie były problemy? Coś jest jakieś poprzerywane w głowie. Dobrze, ponaprawiaj to wszystko. Ja ci daję teraz potężną moc, jego własną energię istnienia i on wzmacnia jeszcze. Ja jakbym leciała gdzieś to chyba do pierwszego wcielenia? Nie, wyrzuciło mnie. Dobrze, to gdzie? Wyrzuciło mnie przed wszystkimi wcieleniami. Dobrze, na samym początku jesteś. Tak. Co się dzieje? Gdzie on jest? Kim jest? Czym jest? To jeszcze mnie gdzieś wciągnęło, czekaj. Dobrze. Z jakąś istotą dziwną. Dobrze, zapytaj się tej istoty, kim jest. On pokazuje, że tą istotą, którą my teraz badamy. Że on jest tą istotą, którą teraz badamy? Tak. To ja nie rozumiem tego. O co tu chodzi? To jest jakaś pętla? Nie, to jest jako kolejne wcielenie. Na ziemi, on mówi, na ziemię przyszedł pierwszy raz, ale tu, w tym wcieleniu, w którym ja teraz jestem, są tak silne zapisy, tak, że wchodząc na ziemię, one nie zostały jakby oczyszczone i przystosowane. To jest tamtego pierwszego? Nie, z tego wcielenia, gdzie ja jestem, gdzie jest taką istotą jakąś. Dobrze, czyli on stamtąd, skąd przyszedł i wchodził te wcielenia na ziemię, to z tamtych nie został oczyszczony? Nie. Dobrze, zapytaj się go, czy chce być oczyszczony i chce przejść przez kulę macierzy, żeby wejść tutaj w tą przestrzeń już w pełni. Tak, jeśli jest taka możliwość, byłoby mu łatwiej. Dobrze, w takim razie ja przenoszę jako tamtą istotę go, z tamtymi doświadczeniami, przenoszę do centralnego słoneczka. Centralne słoneczko go oczyszcza na wszystkich poziomach pozostałości po tamtych wcieleniach, po wszystkich zapisach, pełny reset. Doświadczenia jego zostają, tylko wszystkie kary, winy, jakieś zapisy takie niepasujące w tym życiu, one zostają zneutralizowane, żeby żadne programy, żadne zapisy, żadne zdarzenia nie miały ciągłości. Więc jest pełny reset, on jest oczyszczony przez słoneczko, słoneczko tam to wszystko spala, to nie istnieje i on już jest jako czysta, wolna istota oczyszczona. I teraz ja otwieram kulę macierzy zapisem praw, obowiązków na ziemi i wszystkiego tego, co trzeba wiedzieć o ziemi, o życiach, o historii ziemi i o tym, co było, jest i będzie. I on teraz wchodzi do tej kuli macierzy, kula macierzy się zamyka i teraz wgrywany jest jemu cały system całej wiedzy i jak już będzie wgrany, kula macierzy się otworzy. I tego pilnuj, Kasiu. Jak tam Piotruś, jego poziomy wszystkie, jak sprawdziłeś? Jeszcze
To jakoś tak nie idzie coś. Dobrze, a co się dzieje? Coś jakby blokady są. Dobrze, to zaczniemy od pierwszej blokady. Co to za blokada jest? Czego dotyczy? Niezrozumiane doświadczenie? Nieskończone doświadczenie? Dobrze, to ja teraz przenoszę ciebie i jego do tego doświadczenia. I jesteś teraz w tym doświadczeniu. I co przerywa mu to doświadczenie? Nagła śmierć. Nagła śmierć, dobrze. To zapytaj się go, czy on chce, żeby mu skasować tamto doświadczenie, żeby nie musiał go już nigdy dokańczać. Chcę. Dobrze. W takim razie ja biorę tamto doświadczenie, kasuję całe do słoneczka, słoneczko spala i nie istnieje, a on jest wolny od niego i już jest połączenie. Co jest następne? Że on zrezygnował z doświadczenia jakiegoś. Sam zrezygnował? Tak, zrezygnował, ale jakby sobie na potem zostawił. Aha, to zapytaj się go, czy chce to dalej trzymać, czy chce, żeby mu skasować? Skasować. Dobrze, w takim razie ja zabieram i do słoneczka, słoneczko spala, to nie istnieje, a ja to miejsce zamykam czystą aurą, bez żadnych zapisów i tego nie ma. I teraz idziemy dalej. Co następne jest? Tutaj coś dziwnego, jakby nałożone dwie blokady na siebie. Dobrze, przenoszę cię teraz do tego czasu i jesteś w tym czasie, w którym to wydarzyło się i o co tam chodzi? No coś nie poszło po jego myśli i się odciął od tego. I to obydwie są niezakończone i się zblokowały? To się nałożyło, to i coś jeszcze się nałożyło. Dobrze, to zobacz o co chodzi, dowiedz się. Tutaj to odrzucił, ale też interwencja jakaś była? No to dowiedz się właśnie. A, coś zainterweniowało. Tak. Chciał pozytywnie, ale on to odrzucił, bo tego nie zrozumiał. I to jakby jeszcze bardziej go przyblokowało. Mhm. Dobrze. Czy chcesz, żeby to pokasować? Obydwie te blokady i to zrozumienie i brak zrozumienia? Tak. Dobrze. Na mocy wolnej woli ja biorę teraz obydwa te zdarzenia całą historią do słoneczka. Słoneczko centralne spala. To nie istnieje, nigdy nie będzie. I od razu wymazuję z wszystkich inkarnacji ciał, zmysłów obecnie. I wszystko z jego ciał i zmysłów obecnie schodzi. Do słoneczka słoneczko spala ostatecznie, to nie istnieje, on jest wolny. To jakby główny ten odblokował teraz. Chyba najważniejsze było. Chyba tak, bo to był taki sprzeczność, konflikt interesów, bo jedno z drugim one się cały czas jakby napędzały. No i to było ciągle niezrozumienie i to było blokowane i jeszcze to się nakładało. Tak. Tamtym. A teraz jakby te pomniejsze też zaczęły się rozpadać. Czyli już jakby świadomość zaczyna docierać do wszędzie i zaczyna się otwierać wszystko. Dobrze, zobacz, aż popłynie energia, żeby chodzi o to, żeby przepływ energii i świadomości był od samej góry do samego dołu. Teraz jakby główny ten nurt został blokowany. Teraz daję ci takie specjalne okulary właśnie, prawdy dostrają je na wszystkich poziomach i poza poziomami. I teraz sprawdź, czy wszędzie jest dobrze, czy jest wszystko idealnie, już przepływ energii i świadomości. Tak, to się rozchodzi pięknie, tylko jeszcze nie wszędzie dotarło. Dobrze, to poczekamy. To ty obserwuj, jak wszędzie dotrze, to później chodzi. Kasiu, jak sytuacja wygląda? Kula jest otwarta. Tak. A on ma informację i mówi, że nie miał zielonego pojęcia o tym, co teraz mu zostało wgrane. Jest w szoku. Bardzo dobrze. Sam fakt, że ma informację, to już teraz wie, jak tu żyć, jak doświadczać. Bo rzeczywiście przyszedł z takiej przestrzeni, która nijak się miała do tej przestrzeni. Brak tej informacji spowodował tak wiele zakłóceń. Dobrze. W takim razie teraz wchodzi w to doświadczenie pierwsze na Ziemi i wszystkie doświadczenia się naprawiają, prostują.
wszędzie jest teraz zrozumienie na wszystkich poziomach i pięknie dociera aż do chwili obecnej i w chwili obecnej wszystko się naprawia według kodu matrycy pierwotnej jako istnienia czystego. Tak. Piotruś, jak tam? Jest. Jest. Akurat. Super. Doszło tu. Tak, bo tutaj te dwa czynniki odgrywały bardzo wielką rolę, właśnie ta kula macierzy i to połączenie. Super. W takim razie ja teraz już jako istnienie Krzysztofa przenoszę na środek oceanu, stoi na środku oceanu i wy stoicie koło niego, dookoła woda, nad nim niebo, słoneczko. Krzysztof chciał, żeby uwolnić go od karmy rodowej, znajomych, przyjaciół, więc teraz tak, po lewej ręce stoi jego mama, za nią cały ród aż do pierwszej istoty, po prawej ręce stoi jego tato i za nim też cały ród aż do pierwszej istoty, a w środku jest jego rodzeństwo. Ile tam istot w środku stoi, Kasiu? Trochę się ustawiło, widzę, że to jest rodzeństwo, ale z różnych wcieleń. Dobrze, nie szkodzi. W takim razie... Bardzo dużo. Teraz wszyscy znajomi, przyjaciele, wrogowie z tego życia, wszyscy, którzy ci dobrze życzyli, Krzysztofie i źle, tu nie ma znaczenia, absolutnie wszyscy, wszyscy tutaj, którym ty zrobiłeś krzywdę, albo oni tobie i tak dalej, wszyscy, wszyscy dookoła ciebie. Z tego życia, ale teraz wzywam wszystkie istoty z wszystkich inkarnacji, z całego twojego istnienia, a nawet spoza. Wzywam wszystkich, obojętnie, czy to ludzie, czy to są jakieś istoty innego rodzaju niż ludzie, czy to są jakieś eteryczne, czy to są minerały, zwierzęta, rośliny, czy nawet jeszcze jakieś inne, o których nie mamy pojęcia. Dokładnie wszystkich wzywam. I wszystkie klątwy, wszystkie byty, wszystkie złorzeczenia, wszystkie jakieś pozostałości takie właśnie po różnych rzeczach. Absolutnie wszystko. Z całej przestrzeni spoza. I teraz wszyscy stoją. Kasiu, jak dużo jest tych istot? No, masa. Ogrom wielki. Dobrze. Tu już Krzysiu powiedział, że on chce się uwolnić od tej karmy, od tego wszystkiego. W takim razie teraz ja się pytam tych wszystkich istot. Mają takiego fuksa. Słuchajcie, możecie się oczyścić też do zera z wszystkich karwin, z tego wszystkiego, co wam ciąży, z tego wszystkiego, całego marazmu. Możecie się tak samo uwolnić jak Krzysztof. Czy chcecie się uwolnić całkowicie do zera od wszystkiego? Tak. Dobrze. W takim razie ja biorę całą tą karmą, z całym tym bajzem, zanoszę do centralnego słoneczka, ustawiam w centralnym miejscu i włączam specjalny program, który wzmacniam jeszcze biliardkrotnie. I centralne słoneczko oczyszcza was wszystkich całkowicie do zera, także stajecie się niewidoczni. Ja cała karma jest po prawej stronie, w środku stoi tutaj taka szyba pancerna, która oddziela tą karmę, a wy po lewej stronie stoicie całkowicie przeźroczyści. Powiedz mi, Piotrusiu, co tam jest za tą szybą? No, ciekawy jest. Widzę jakby takie ciemne kule. Zapytaj się tych ciemnych kul, kim, czym jesteście? Nagromadzonymi lękami, nieporozumieniami, odrzuceniami. Dobrze. Właśnie w ten sposób za chwileczkę wszystkie zostaniecie uwolnione. Już więcej tego nie będziecie musieli robić. To oczyszczenie jest potrzebne Krzysztofowi, jego rodzinie, znajomym, przyjaciołom i wszystkim tym istotom, ale też i wam to jest potrzebne. Dlatego teraz właśnie po to zostaliście oczyszczeni od nich, od ich czystych istnień, po to, żebyście też zostali uwolnieni od tego wszystkiego. Czy cieszycie się z tego powodu? Tak. Bardzo słusznie. Dobrze, w takim razie Krzysztof jako czysta istota pierwszy wraca z powrotem na środeczek oceanu, za nim jego rodzeństwo, jego rodzice, całe rody, znajomi, przyjaciele, wrogowie z tego życia i z wszystkich innych żyć, wszystkie istnienia. Wszyscy stoją dookoła niego,
Wszyscy patrzą się teraz na centralne słoneczko. Centralne słoneczko spala tą całą karmę. Ona nie istnieje, nigdy nie istniała i nigdy istnieć nie będzie, a wy wszyscy jesteście absolutnie wolni. Ja teraz odłączam od Krzysztofa wszystkie powiązania, połączenia karmiczne, jakieś długi, klątwy, nieporozumienia, jakieś przyrzeczenia, umowy, jakieś danie słowa, cokolwiek, co się wydarzyło, wszystko, co komuś uczyniłeś, coś w tobie, wszystkie kary, winy, żale, bóle, cierpienia, wszystkie nieporozumienia, wszystkie jakieś pozostałości po innych życiach, jakieś zapisy po innych życiach, po innych strukturach, które poprzejmowałeś. Więc to wszystko odłączam od ciebie do zera, absolutnie do zera wszystko. I tak samo odłączam od wszystkich istot, które po ciebie stoją. Dokładnie od wszystkich, na wszystkich poziomach. Wszystkim odłączam i nad wami unosi się taka chmura powiązań, połączeń. Kasiu, jaka ona jest duża? Ogromna. Dobrze. Ja teraz ją kieruję do centralnego słoneczka. Centralne słoneczko ją zjada. Spala na wszystkich poziomach. Ona nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie i nigdy nie istniała. A wszyscy są wolni od tego na zawsze. Teraz wzywam wszystkich przewodników duchowych, którzy przybywają i odprowadzają te wszystkie istoty do światów, do których należą już jako czyste i wolne. I wszyscy odchodzą. I już poszli. Kasiu, rozejrzy się dookoła. Czy wszyscy poszli, czy ktoś został? Nie ma nikogo. Dobrze. Piotruś? Pustka. Dobrze. W takim razie teraz, Krzysztofie, czy chciałbyś jeszcze, żeby cię uwolnić od karmy twojej prywatnej? Co mówi? Tak. Dobrze. Ja go zanurzam teraz na same dno oceanu. Woda jest czysta, przeźroczysta. On jest na samym dnie. Ja wzywam wszystkie części duszy jego, z całego istnienia i spoza. One przybywają, łączą się i teraz jest pełne, kompleksowe oczyszczanie. Ja wzmacniam moc tego oczyszczania biliardkrotnie i teraz przechodzi taka fala energii, która zdejmuje z Krzysztofa i z jego wszystkich części duszy, wszystko do zera, oczyszczając całą karmę, zrzuca taki ciężki skafander, jak z ołowiu, czarny. To wszystko od razu rozpuszcza, zjada, spala i to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, nigdy nie istniało. A oni wszyscy są wolni, ja ich wynurzam z tej wody. Znowu na tej tafli wody stoją w promieniach słońca, czystej, pięknej przestrzeni. Ja odłączam te wszystkie części duszy od Krzysztofa. Kasiu, ile ich jest? Coś z trójką, albo 13, albo 30. Piotruś, ile jest tych części duszy? 13. 13, dobrze. W takim razie teraz taka informacja dla Krzysztofa i dla tych części duszy. Jesteście absolutnie, całkowicie oczyszczeni, uwolnieni. I już nie podlegacie karmom i temu wszystkiemu, co żeście tutaj nabawili się z powodu nieświadomości, więc jak już zakończycie doświadczenie i spotkacie się, połączycie się razem w jedność, żeby zadecydować co dalej, to jest taka informacja dla was, że już nie musicie wracać i przerabiać, bo karma już nie istnieje wasza. Czy się z tego powodu cieszycie? Bardzo. Dobrze. W takim razie te części duszy już odchodzą do swoich miejsc, gdzie dalej żyją i doświadczają, ale już jako czyste i wolne i w pełni świadome, a Krzysztof tu zostaje. Teraz po lewej ręce Krzysztofa stoi jego dusza i zapytaj się, Kasiu, czy dusza jest zadowolona, czy wszystko w porządku, czy może ma jakieś jeszcze życzenia? Dusza prosi o oczyszczenie. Dobrze, w takim razie biorę duszę do centralnego słoneczka. Centralne słoneczko specjalną mocą oczyszcza duszę na wszystkich poziomach do zera. Absolutnie od razu to wszystko spala słoneczko i to nie istnieje. I nigdy istnieć nie będzie, a duszyczka jest wolna. Ja doprowadzam do duszy jej najczystszą energię i świadomość. Ona wzrasta, robi się 10 razy większa i potężniejsza i bardziej świadoma i czysta. Na wszystkich poziomach. Zapytaję się teraz, czy wszystko jest dobrze? Tak. Dobrze. Teraz po prawej ręce stoi bliźniaczy płomień pierwiastek.
żeński Krzysztofa, Piotrusiu, zapytaj się jej, czy ona ma jakieś życzenia, czy jest... Też chcę oczyszczenia. Dobrze. W takim razie biorę ją z całym bagażem do centralnego słoneczka. Centralne słoneczko specjalną mocą, biliardkrotnie mocniejszą, oczyszcza bliźniaczy płomień całkowicie do zera. Od razu wszystko spala i to nie istnieje. Nigdy istnieć nie będzie. A do bliźniaczego płomienia doprowadzam jego energię biliardkrotnie mocniejszą. Jeszcze wzmacniam, wypełniając. Ona się staje 10 razy większa, potężniejsza. I teraz mam pytanie do Krzysztofa, jego duszy i jego bliźniaczego płomienia. Czy chcecie, żebym was połączył, byście się stali jednością taką pełną, kompletną? Co mówią? Chcą. Dobrze. Na mocy wolnej woli ja was połączam i jesteście jednością. Co się, Kasiu, dzieje? Powstała taka potężna, silna energia. Dobrze. W takim razie ja jeszcze wzmacniam, podnoszę wibracje jemu na najwyższe poziomy. Wzmacniam i cały czas dopływa do niego jego najczystsza energia z istnienia Krzysztofa. Czyste, białe, piękne światło wypełnione ciszą, miłością, spokojem, radością i energia życiowa srebrzysta, którą też wzmacniam biliardkrotnie razem z tą białą energią. Teraz potężny strumień wchodzi przez czakrę korony do wnętrza, resetuje wszystkie zmysły, umysły, ciała na wszystkich poziomach i poza. Podłączam do Matki Ziemi i już jest Krzysztof uziemiony. Cały czas energia płynie i te brudy wszystkie z niego wypłukuje. Wszystkie zapisy, fantomy, najmniejsze, najdrobniejsze, resztki. Wszystko wypłukuje na bieżąco od razu do Matki Ziemi. Matka Ziemia to wszystko zjada. To nie istnieje, nigdy istnieć będzie. Jest wszystko pięknie zrobione. Jest tak? Tak. Dobrze. W takim razie teraz przenoszę Krzysztofa do kryształu, ustawiam w centralnym miejscu w krysztale i za chwileczkę włączę program do defragmentacji, który usunie wszystkie programy, które się dublują, które są zawirusowane, uszkodzone czy nieaktywne z jakiegokolwiek powodu. Absolutnie wszystkie takie, czy są nie jego, jakieś obce programy, które się gdzieś tutaj dostały przez przypadek. Wszystko zostanie teraz zdjęte i do słoneczka ten program, na słoneczko zdalne, spali bezpowrotnie, a z matrycy pierwotnej będą pobrane nowiutkie, czyściutkie, bez żadnych programów, wstawi na to samo miejsce, a później ułoży od dołu aż do samej góry. Wszystkie według kodu matrycy pierwotnej, tak jak było na początku, gdy powstałeś jako istnienie doskonałe. Bez żadnych zapisów, bez niczego. Według tego kodu będziesz teraz zrobiony. Ja teraz włączam na full ten program, ten kryształ, zasilam jeszcze taką energią biliard voltów i kryształ to wszystko robi. Co się, Kasiu, dzieje? Tak wygląda, jakby dmuchnąć w pyłek brokatu. Wszystko wszędzie jest i się teraz układa i uspokaja się. Dobrze, ja jeszcze doprowadzę taką biliard voltów energię. Jeszcze wzmacniam po to, żeby on to zrobił perfekcyjnie i ostatecznie. Dawno nie widziałam takich drobinek. Już. Dobrze. W takim razie 21.25, 13 czerwca 2016 roku, Krzysztofie, tą godzinę i datę możesz uważać jako swoje nowe narodziny. Jesteś absolutnie czysty, jeżeli chodzi o karmę, jeżeli chodzi o twoje programy, zapisy, kary, winy, te wszystkie pierdoły. Jesteś absolutnie czyściutki. No i też wszystkie zapisy, które były powodowane po innych życiach, wcieleniach, które bardzo ci tutaj zakłócały. Więc na tych poziomach jesteś absolutnie, wszystko to jest oczyszczone. Jeżeli by nie było jakichś ewidentnych zmian, to i tak nie ma znaczenia, dlatego że już się więcej to nigdy nie powtórzy. Nigdy więcej to nie będzie miało konsekwencji. Ale
Wiem z tego, że zawsze, gdy się zrobi takie coś, to jednak zmiany fizyczne następują na tych poziomach. Więc myślę, że tu będzie dobrze. W takim razie teraz ja doprowadzam najczystszą energię mieszkania Krzysztofa. Wzmacniam ją 100 biliardów krotnie razy. To światło jest bardzo mocne, teraz wchodzi w dom, mieszkanie i resetuje na wszystkich poziomach całą przestrzeń, zamieniając wszystko w czyste światło. Jest tak? Jest. Dobrze. Jest to pełny reset. Jeżeli były jakieś byty, programy czy cokolwiek, wszystko zostało zniszczone, spalone bez powrotu. Mhm. Nie ma śladu po niczym. Wszystko. Od ścian, mebli, sufitów, podłóg, o wszystkie najmniejsze, drobne sprzęty i wszystko, co jest. Absolutnie wszystko. Cały dom, całą przestrzeń. Teraz jeszcze biliardkrotnie i ta energia wybucha i rozchodzi się we wszystkie strony i robi się teraz taka wielka, wielka przestrzeń. Czysta. Zapytaj się Krzysztofa, czy mu to wystarczy, czy zwiększyć? No to ja tam nie widzę końca jakby. A on? Co mówi? On się rozgląda, jest bardzo zadowolony i patrzy na to wszystko, przygląda się. Dobrze. Ja w takim razie zabezpieczam te granice i nikt ani nic już nie wejdzie w tą przestrzeń i nie naruszy jej. Absolutnie. To już jest wiecznie twoja przestrzeń. Tylko ty będziesz mógł ją zmniejszać, powiększać, robić co będziesz chciał. Ale w tej chwili jest wszystko idealnie. Dobrze. Teraz znowu przenoszę Krzysztofa do naszej apteczki. Jesteście w naszej apteczce w trójkę. I teraz ja aktywuję jego pierwsze oko i otwieram go całkowicie na wszystkie poziomy. I już jego oko jest w pełni aktywowane i funkcjonuje. Sprawdźcie razem teraz, jak to wygląda pierwsze oko, jak wygląda jego całe połączenie, wszystko, czy wszystko idealnie funkcjonuje na wszystkich poziomach. Jeżeli coś, to tak zróbcie, żeby idealnie było. Dobrze, u mnie jest ładnie. Dobra. Teraz ja podnoszę wibrację jeszcze stukrotnie Krzysztofa, każdej komórki, stokrotnie podnoszę jego w hercach, teraz 1000, a teraz 1000000. I w ten sposób będziesz mógł sobie Krzysztofie podnosić. Wystarczy, że zrelaksujesz się, pomyślisz, że podnosisz sobie na przykład 100-krotnie, czy 200-krotnie, czy 1000000-krotnie wibrację każdej komórki w hercach, i automatycznie zacznie się całe ciało stabilizować, wszystko się robić. Dobrze. Teraz ja przenoszę Krzysztofa i was do tego momentu, kiedy zaistniał taki program łysienia. Obojętnie, kiedy ten program zaistniał. Ja was przenoszę i jesteście w tym czasie, gdy zaistniał ten program łysienia na głowie. Co jest powodem? Gdzie jesteście i co tu się dzieje? Gdzie jesteście, Piotruś? Z kim? Gdzieś ciemno to jest. Dobrze, ja zaświecam światło, już jest jasno. Gdzie jesteście? Jeszcze więcej światła daję i teraz bardzo wyraźnie widzisz, kim jest tam Krzysztof i co robi? Nie mogę odebrać. Kasiu, o co tam chodzi? Tu, gdzie jest Piotr, to tak jakby kapłan jakiś jest. On jest łysy po prostu. To jest to, co tutaj widzę. A ja też zobaczyłam. Pierwsze, co mnie wyrzuciło, to byłam na statku. Istota, która nie ma włosów. To jest bardzo silne i to on jakby przeszedł z tym. Dobrze, to ja teraz przenoszę was jeszcze do wcześniejszego momentu, do tego momentu, w którym zaistniał ten program, w ogóle tego łysienia, obojętnie co, i was przenoszę. I teraz, Kasiu, gdzie teraz jesteście?
Powiem ci, że teraz ja jestem w kuli macierzy, w środku. Piotruś, gdzie ty jesteś? W jakiejś przestrzeni. Co to za przestrzeń? Rozejrzyj się. Tutaj. Teraz widzisz ten program, który tu jest w tej przestrzeni. Zaczął się świecić. Tak, i on jest związany z tym. Zapytaj się go, skąd się wziął. Został stworzony. Dobrze, czy chce, żeby go skasować, żeby więcej nie miał problemów z włosami, Krzysztof? Może być skasowany. I z siwieniem włosów jeszcze. Tak, jakby kolejne dołączyły. Dobrze, to teraz mamy tak. Program z łysieniem, z siwieniem włosów, program na przykład trądziku, niech dołączy, jakiś wysypek trądzików, jakiś odbarwień na skórze. To coraz więcej. Dobrze, teraz na przykład wzdęć, niestrawności, jakichś zaburzeń. To trochę już jest. Dobrze, teraz dzwonienie, szumienie w uszach, jakieś takie właśnie dźwięki, zakłócenia. Co? Dobrze. I teraz do tego dołączymy inne wszystkie programy, które zostały nabyte. Wszystkie dołączają do tego. Ja je wszystkie pakuję w taką paczkę. Zabieram do słoneczka. Słoneczko je spala i nie istnieją i nigdy istnieć nie będą i nigdy nie istnieli. Tak Krzysztof od nich jest wolny na wieki. A teraz w to miejsce stawiam czystą, piękną energię. Absolutną czystą energię. I zapis, że na głowie mają być włosy gęste, czarne, zdrowe. Jakby zaczęły cebulki ożywać. Dobrze, i już rosną i robi się czupryna gęsta, czarna. Jest. Dobrze. Teraz jeszcze te programy, Piotrusiu, są przed tobą, bo tutaj chcę, Krzysiu, żeby mu usunąć zarost z twarzy, z całej szyi, z policzków. Już co? Bo nie chcę się golić po prostu. Rozumiem go, bo ja też nie lubię się golić, więc wszystkie, całe te programy właśnie od zarostu, wszędzie, pod pachami, tylko na głowie nie. Mowa, aby być włosy. A resztę wszędzie na tym ciele. Teraz wszystkie programy. Jak kasuję do słoneczka, słoneczko spala, nie istnieją, a w to miejsce daje czystą energię, czysty program bez zapisu. Żadnych włosów. Żadnego zarostu. No to tu obu umierają. Bardzo dobrze. Tylko na głowie ma być czarna czupryna, brwi, rzęsy. A tu reszta wszystko gładziutka, skóra bez żadnych zarostów. To jest. Dobrze. Tak, i pod pachami też usunęliśmy. Dobrze. Teraz tu Krzysiu ma problem z czaszką. Ta czaszka krzywiona. To zrobimy chyba w ten sposób, że zdemontujemy. Dobrze. Piotruś, wymontowujesz całą czaszkę Krzysztofa. Całą czaszkę wyjmij. Wyciągasz wszystkie kości, całą czaszkę. Stawiasz przed szybą. Idziesz do apteki, bierzesz nowiutką, idealną. Stawiasz po drugiej stronie, jak się zaprzyjaźnią, to im powiem. Jest. Dobrze, teraz bierzesz tą starą, z tymi wszystkimi programami, zapisami, z tym wszystkim, co ją spowodowało, takie tam zmiany. Zanosisz do słoneczka, słoneczko zjada, spala to wszystko na wszystkich poziomach, z powiązaniami, połączeniami. To nie istnieje, już nigdy istnieć nie będzie. A teraz bierzesz tą nowiuteńką, czystą, bez zapisów, montujesz ją, uruchamiasz, podłączasz. Energia życiowa płynie, ona cała świeci, cała głowa, wszystkie kości, zmysły przyjmują już funkcję. I tu wymieniliśmy wszystko. Całą głowę,
czyli z mózgiem, z umysłem, z wszystkimi zmysłami i wszystkim, na idealną taką, jaka ma być. Jest. Super. Dobrze. Mieliśmy wszystko. Zobacz dziurki w nosie, jak tam wyglądają teraz. Czy są drożne? Są. Już to jest zrobione. Dobrze. Teraz zobacz, w jakim stanie są zęby. Nowiutkie. Że właśnie, bo to też żeśmy wymienili razem. Teraz zobacz, jakie są migdałki. Też nowiutkie. Wszystko jest nowe, bo to razem z głową. Dobrze, głowa była z całą szyją wymieniona. Dobrze. Teraz zobacz, jak jabłko Adama wygląda. Czyli grdyka. A po staremu. Po staremu, dobrze. To wymieniamy teraz. Całą szyję bierzemy. Jeżeli coś było niewymienione, to wymontujemy szyję i całym przełykiem, tchawicą i to wszystko do apteczki stawiasz przy szybie. Z apteczki bierz nowe, jak się zaprzyjaźnią, to powiedz. Zmniejszona krytyka, tak? Tak, zmniejszamy mu tam, czyli w tym nowym już jest krytyka mniejsza. Dobrze. Dobrze, to stare teraz dajesz do słoneczka, słoneczko to zjada z programami, powiązaniami, zapisami, to spala, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. A teraz bierzesz tą nowiutką szyję, wstawiasz, podłączasz i już energia życiowa płynie, wszystko pięknie świeci i wszystko przyjmuje funkcję. Jak to wygląda? Dobrze. Bardzo dobrze. Teraz tak, coś tutaj mówi, jak wygląda miednica, zobacz. Lekkie kształty. Dobrze, weź wymontuj tą miednicę i wymień ją według tej procedury. Wybierzesz ją, stawiasz, bierzesz nową. Jak się zaprzyjaźnią, to starą, z programami, ze wszystkim do góry. I tu z Kasią razem synchronizujcie się, żebyśmy jednakowo pracowali, żeby to było natychmiast wszystko naprawione. Ja robię pełną synchronizację między nami trójką i robimy to w trójkę razem. No jest. Tak. Super. Teraz wymiana wszystkich palców przy dłoniach na proste i dłuższe 1 cm. To najlepiej, jak mu wymienimy całe dłonie. Odmontowujemy mu całe dłonie od nadgarstków, obydwie. Przy szybie kładziemy, bierzemy nowe, które są czyste, ładne, proste, o centymetr dłuższe. Po drugiej stronie, jak się zaprzyjaźnią, Piotruś to powiedz. Jest. Dobrze. Teraz bierzesz te stare do słoneczka. Słoneczko zjada, spala razem z tymi konsekwencjami, z wszystkimi programami na wszystkich poziomach. One nie istnieją, nigdy istnieć nie będą. A teraz bierzesz te nowiutkie, wstawiasz, podłączasz mu jedną, drugą. Energia życiowa płynie i już dłonie są idealne. Jest tak? Tak. Tak. Dobrze. Teraz trzeba by było sprawdzić, czy wszystkie kości lewego barku są równe jak na prawym, czyli lewy, bo z lewym barkiem coś chyba jest nie tak. Sprawdźcie teraz, czy lewy bark i prawy są takie same. Nie. Nie. Nie są, dobrze. W takim razie teraz wymontowujemy mu lewy bark, stawiamy przed szybą, bierzemy za taki lewy bark nowiutki, stawiamy po drugie, oni się zaprzyjaźniają. Bierzemy teraz stary bark do słoneczka z programami, chorobami, zapisami. Słoneczko spala na wszystkich poziomach, nie istnieje. Teraz bierzemy ten nowiutki bark, wstawiamy, podłączamy. Energia już życiowa płynie i już jest idealnie. Ja synchronizuję obydwa barki, są idealnie równiutkie i zdrowiutkie. Jest tak? Tak. A teraz zaglądamy Krzysztofowi do wnętrzności. Czyli teraz patrzymy na serduszko, płuca, wątrobę, żołądek, jelita, nerki, przewody moczowe, pęcherz. Żyły.
żyły, cały układ krwionośny i wydalniczy. W jakim stanie to jest wszystko? Jak dla mnie to wszystko jest jakby odkształcone. Jakby w powietrzu. Słuchajcie, zrobimy coś takiego. Ja teraz stawiam wannę, tą naszą, i wypełniam ją wodą o strukturze kryształu ciekłego. Wzmacniam biliardkrotnie jeszcze specjalnie do oczyszczenia, uzdrowienia na wszystkich poziomach Krzysztofa. I ja teraz w trójeczkę wkładamy go do tej wanny, zanurzamy go i teraz podnoszę jeszcze moc tej wody i woda z niego wypłukuje wszystko z jego serca, z jego żył, z jego płuc, wątroby, nerek, żołądek, jelita, przewody moczowe, pęcherz. Jeżeli z prostatą są jakieś problemy, to absolutnie wszystko jest wypłukiwane, wszystko ta woda wyciąga z niego, wszystko regeneruje, naprawdę, a wszystkie złogi, brudy, świństwa, bakterie, jakieś pasożyty, wszystko zabija, wypłukuje z niego, absolutnie wszystko do zera. Jak zobaczycie, że on już świeci na wszystkich poziomach, to wtedy im powiedzcie. Ja jeszcze zwiększam moc tej wody i ta woda wszystko spala, od razu niszczy, a jego ciała, wszystkie zmysły i umysły, wszystko wybiela, wyczyszcza do perfekcji. Już. Dobrze. W takim razie teraz wyjmujemy go z tej wanny, trzymamy w powietrzu, ja go opłukuję prysznicem. Woda przenika wszystkie jego struktury, jego wnętrza, wszystko wypłukuje, oczyszcza go ostatecznie, resetując do zera, wszystkie brudy do wanny, jego odstawiamy na bok. Ja korek wyciągam wszystkie brudy, wszystkie programy, choroby, świństwa, złogi, jakieś pasożyty i to wszystkie świństwa. Wszystko chodzi do Matki Ziemi. Ja jeszcze opłukuję wannę, resztki też spływają. Matka Ziemia to wszystko zjada, spala, to nie istnieje, nigdy istnieć będzie, on jest wolny od tego wszystkiego i na wszystkich poziomach. I jak on teraz wygląda? No zacznie lepiej. Dobrze. Jak wyglądają jego stopy? Wygląda mnie dziwnie. Czysta, ale właśnie dziwne. Mhm. Dobrze. On tu chce, żeby mu wymienić te stopy. No, tu są zdeformowane i są dziwne, takie różne. Dobrze, w takim razie odczepiacie mu stopy obydwie w kostkach, w zawiasach, stawiacie przed szybą z apteczki nowiutkie, stopy wąskie, mniejsze, takie akuratne i już z palcem, którego brakowało tam i zdrowe, czyste, bez żadnych zapisów, bez niczego. Zaprzyjaźniły się? Dobrze, teraz bierzesz te stare stopy z programami, chorobami, ze wszystkim, do słoneczka, słoneczko zjada, spala, one nie istnieją, nigdy istnieć nie będą. Teraz bierzesz nowiutkie i stawiasz wstawy, podłączasz, energia życiowa już przepływa, one przyjmują funkcję i już pięknie, idealnie wyglądają i funkcjonują. Tak. Teraz zobaczcie jego mózg, jak wygląda szyszynka. To wszystko nowe. Tak. Dokładnie, jest wszystko nowiutkie. Dobrze. Ja teraz jeszcze wzmacniam jego umysł. Pamięć teraz będzie bardziej wydajna. Tysiąckrotnie będzie teraz łatwiej mu wszystko zapamiętywać i uczyć się, czy cokolwiek, co będzie chciał robić. Dobrze. Teraz tak. Mówi tutaj, żeby usunąć mu wszystkie blizny, ramiona i zmarszczki na czole. Jak czoło jego wygląda? Czyste. Mhm. Dokładnie. Głowa była wymieniona, więc wszystkie programy, wszystko spalone razem ze skórą, wszystkie poszły, także nowiutkie jest wszystko. Dobrze. To mamy to zrobione. Teraz tak, pełne oczyszczenie rodziców.
zrobiliśmy oczyszczenie rodowe, więc tam żeśmy oczyścili rodziców twoich, Krzysiu, i oczyściliśmy też twoją siostrę. Siostrę, bo to już wszystko było razem właśnie w tych i tutaj jeszcze mówi, żeby ich defragmentować. No to dobrze. To w takim razie teraz ja przenoszę do kryształu Marię i Józefa i teraz w tym kryształe ich dusze stoją i bliźniaczy płomień. Ja ich teraz połączam i oni już są połączeni ze swoimi duszami i swoimi bliźniaczymi płomieniami na wszystkich poziomach, ponieważ byli oczyszczeni, więc już są. Teraz włączam program do defragmentacji i zasilam go jeszcze 100 miliardów krotnie razy po to, żeby on usuwał wszystko to, co w nich uszkodzone i wstawił nowiutkie, czyściutkie, żeby ustawił wszystko według matrycy pierwotnej, jak było na początku. Włączam na full i dzieje się. Co się dzieje, Kasiu? Wszystkie jakby tkanki, komórki, wszystko fruwa, ale już teraz widzę, że zaczyna się układać. Zupełnie inaczej jest niż u niego. U niego było gorzej. Bardziej tak. Było pospylone, a tu jest taki bardziej, tak. W takich większych częściach. Jest. Dobrze. W takim razie twoi rodzice też, Krzysiu, są absolutnie oczyszczeni, absolutnie już nowymi istotami. To jest fajne, że właśnie byli się tej karmy. Tych wszystkich obciążeń, bo to jest wasze. Dobrze. W takim razie on tu pisze jeszcze o tym, że rodzice mają problem z oczami, żeby im naprawić lub wymienić, a także mają problemy z kręgosłupami. Ojciec ma coś na lewym uchu, z tyłu do usunięcia, wstawić im nowe zęby, sprawdzić nosy, coś tam blokuje, czyli powtarza się to. Mają oboje problemy z kolanami. Dobrze, to my to zrobimy inaczej. Według matrycy pierwotnej, myślę. Nie. My to zrobimy inaczej. Ja znowu stawiam wannę, po strukturze kryształu ciekłego płynem wypełniam i wkładamy tutaj Marię Józefa i siostrę Krzysia. W trójkę. I wkładamy ta woda właśnie, bo oni są oczyszczeni, tylko naprawia im tak. Oczy, kręgosłupy, usuwa to, co tam za uchem, usuwa stare zęby, oczyszcza nos, udrażnia, oczyszcza kolana, oczyszcza żyły, z zatorów, z różnych brudów, świństw, elastycznia żyły. Dobrze. I teraz zapytajcie się Marii Józefa i siostry, czy oni chcą takiego pełnego oczyszczenia na wszystkich poziomach, naprawienia i wstawienia wszystkiego na nowe. Tak. Dobrze. Na mocy wolnej woli tak się teraz dzieje. Ta woda w tej strukturze kryształu ciekłego usuwa wszystko to, co jest chore, zepsute i odbudowuje nowe. Ja doprowadzam do niej jeszcze najczystszą energię, biliard krotnie większą i się dzieje. Jak już zobaczycie, że oni są w idealnym stanie, że wszystko zostało wymienione, naprawione, to mi powiedzcie. Już. Ekstra. W takim razie są w idealnym stanie. Unoszę nad wanną, biorę prysznic, spłukuję ich. Całkowicie woda przenika przez ich ciała, zmysły do środka, wypłukuje, utrwala, zabezpiecza i są w idealnym stanie już. Na bok zdejmuję, otwieram korek, wszystko spuszczam do matki ziemi. Te wszystkie stare choroby, brudy, to wszystko poszło do matki ziemi, spłukuję wannę, resztki spływają, matka ziemia zjada, spala to na wszystkich poziomach, to nie istnieje, nigdy istnieć będzie. A oni wszyscy są czyści, zdrowi, piękni na wszystkich poziomach.
wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Zrobiliśmy tu wszystko chyba, z tego co widzę. Dobrze. To jeszcze tutaj podnoszę jeszcze wibracje rodziców Krzysztofa i jego siostry. Podnoszę wibracje 100-krotnie, 1000-krotnie, 1000-krotnie i 1 000 000-krotnie. Oczyszczam ich domy, ich przestrzenie, zabezpieczam i tak już zostaje. No i to jest wszystko. On chciał jeszcze wychodzić z ciała chyba, nie? Dobrze, żeś to przypomniała, bo mimo, że ja idę tutaj po kolei, tak tu trochę jest tak... Ja jestem orgonitem jeszcze. Aha, tak. Orgonit warto kupić sobie. Piramidka bardzo ładnie działa. Trzeba ją tylko ustawiać odpowiednio, sprawdzać, jak stoi, bo ona ma stać zgodnie z kierunkami wschód, zachód, północ, południe. Po prostu trzeba obserwować, ustawiać raz jednym bokiem do południa, później drugim, później trzecim, później czwartym i zobaczyć, jakie jest samopoczucie, jakie są zmiany, bo to, że piramidka jest równa, to nie znaczy, że jednakowo działa. Trzeba ją okręcać, sprawdzać i znaleźć to najlepsze ustawienie jej. I wtedy jest ekstra, mam to sprawdzone u siebie. Potrafię ustawieniem piramidki wywołać deszcz lub pogodę piękną. No jakoś tak wyszło, że to zacząłem ustawiać, różnie próbować, zauważyłem, że właśnie się takie rzeczy dzieją. No i można to robić. Dobrze. W takim razie tu wracamy jeszcze do wychodzenia z ciała. Dobrze. Teraz, Piotruś, w głowie widzisz u Krzysia ten program lęku, strachu przed wychodzeniem z ciała, przed śmiercią. Wymontuj ten cały program z korzeniami, podłączeniami. No jest. I do słoneczka. Słoneczko zjada, spala, on nie istnieje, a ja w to miejsce wstawiam taką białą, piękną, czystą energię jego własną, która wchodzi, wypełnia po tych korzeniach, to wszystko tam dezynfekuje, oczyszcza, niszczy wszystkie fantomy i zapis teraz powstaje w tym miejscu, że może wychodzić sobie z ciała, kiedy chce. Wystarczy, że Krzysztofie ułożysz się wygodnie w łóżeczku, tak, żeby się zrelaksować, zrelaksujesz się, pomyślisz, policzysz do 5 i na 5 wyjdziesz z ciała i sobie możesz pochodzić na początku po pokoju, potem gdzieś tam przez jakieś ściany przejść, a potem gdzieś tam w przestrzeniach. Najlepiej, żebyś powolutku się do tego przyzwyczajał, żebyś od razu nie poleciał gdzieś bardzo daleko. Tutaj wystarczy, że później pomyślisz, że chcesz wrócić do ciała i wystarczy, że tylko pomyślisz, obojętnie gdzie byś nie był, od razu znajdziesz się w ciele, także tu nie musisz się bać o to, że nie trafisz do ciała albo że coś tam, bo niektórzy rozsiewają takie pierdoły, że tam można się zgubić, zapomnieć, nie wrócić, tak pierdoły, że aż głowa ma. Wystarczy pomyśleć sobie o tym, że wracam do ciała i już się wracam. Także to już masz tu załatwione wszystko. Będziesz ćwiczył i będzie się to działo, bo to jest normalne. Najczęściej właśnie to strach powoduje, że ludzie nie wychodzą, ale już u ciebie nie ma, bo jest skasowany. Piotruś, przed tobą jest dusza Krzysztofa i zapytaj się ją, jakie by chciała imię. Marian. Marian? Dobrze, więc nie jest za dziwne to, co zrobimy, chrzest, tak? Dobrze, kasujemy stare imię, a w to miejsce nadajemy imię Marian. Zapytaj się jeszcze duszy, dlaczego chciała Marian. Bardziej pasuje mu wibracje. Bardzo dobrze. W takim razie ja podnoszę jeszcze wibracje tego imienia, a w ten sposób Marian ma nową tożsamość. I czystą kartę. Dobra, to jest wszystko. Wszystkiego najlepszego. Cześć, pa, pa.